Dzisiaj w Ewangelii Jezus chce nas nauczyć tego, że tym, co nas uzdrawia, jest po prostu miłość. Dzisiaj widzimy scenę, której kobieta grzeszna podchodzi do Jezusa, umywa mu nogi, ociera je swoimi włosami. Gdyby się tak zastanowić, ta scena jest, nie chcę powiedzieć porażająca, ale nawet dość trudno na to patrzeć. Ona budzi różne emocje. Jezus wśród osób ucztujących przyjmuje kobietę, która no, czyni taki grzeszną, która jest znana jako po prostu prostytutka i podchodzi i czyni taki gest. I nic dziwnego, że inni też są zgorszeni, ale ta Ewangelia pokazuje nam, jaka jest też logika działania Jezusa. Świat chciałby wartościować okazywanie miłości, miłosierdzia. Ten, kto sobie zasłużył, ten powinien uzyskać więcej miłosierdzia. Najlepiej, jeśli właśnie ma jakieś wyjątkowe zasługi, to pasowałoby jeszcze więcej okazać mu dobroci i miłości. Natomiast działanie Jezusa jest inne, o czym sam mówi dzisiaj w Ewangelii, że komu zostało wiele odpuszczone, ten bardziej umiłował, a temu, kto jest mało odpuszczone, mało miłuje. I taka jest logika Ewangelii, że ten, kto upada w grzech i naprawdę potrzebuje pomocy, i mimo tego, że jest w oczach innych widziany jako już przegrany, temu należy się więcej miłosierdzia. Że tutaj nie ma tej ludzkiej kalkulacji. Może z perspektywy innych ludzi jego życie jest przegrane i tyle zła i wyrządził innym ludziom, że po prostu nie zasługuje na miłość, ale Jezus czyni dokładnie coś innego. Nie, On potrzebuje jeszcze więcej miłości, dlatego że to jest jedyny sposób, żeby został uzdrowiony, żeby stanął na nogi. Módlmy się o takie spojrzenie jezusowe, zwłaszcza na tych, którzy pogubili się w życiu tak radykalnie. Ale też pamiętajmy, że każdy z nas jest tym biednym grzesznikiem, że w pierwszej kolejności to my powinniśmy otworzyć się na miłość Jezusa Chrystusa, przyjąć ją bezgranicznie, bo wtedy my będziemy bardziej zdolni do tego, żeby kochać innych.